Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Cześć wszystkim. Witam was z Fabik Monster Garage. Słuchajcie, kończymy sezon. Jest już tak naprawdę jesień i mamy zaplanowane, zawsze jeździmy do października. No i właśnie październik nadszedł, bo jutro jest 30 września, pojutrze jest 1 października i słuchajcie, to już jest nasz ostatni wyjazd. No i ostatni wyjazd przeważnie robiliśmy i w tym roku też się odbywa z motobraćmi nad morze, ale my tym razem umyśliliśmy sobie coś innego. Urodziło mi się w głowie, żeby pojechać gdzie indziej, bo zapowiada się ładny weekend, ładna pogoda, w sensie takim, że będzie słonecznie, nie będzie ciepło. Właśnie się dowiedzieliśmy, że będzie w nocy przymrozek, także może być dosyć chłodno w ciągu dnia. U nas tutaj temperatura, w tej chwili mamy wieczór i nie wiem, jest może... 13. Nie ma, jechałem z pracy i słońce jeszcze było, to było 8. Także mamy z 8 może mniej stopni. Rano będzie pewnie rzeźko. W każdym razie umyśliłem, że pojedziemy sobie w Bieszczady. Tak, kierunek Bieszczady na weekend. Mamy tam 600 km do zrobienia w jedną stronę, później 600 na powrót, będzie fajnie. Także będzie to, myślę, że taka ostatnia fajna przygoda, jaką możemy zrobić w tym sezonie i fajnie zakończyć sezon, do czego też i was zachęcam, bo mam nadzieję, że może uda nam się zrobić razem wspólnie traskę, więc jeśli ktoś chciałby, a w planie mam zrobić w niedzielę małą pętlę bieszczadzką albo chociaż gdzieś okolice, może Solinę dookoła. Także czy to się uda, nie wiem, ale obserwujcie, słuchajcie, obserwujcie YouTube'a, obserwujcie też fanpage Fabik Moto na Facebooku, bo tam napiszę, gdzie i o której zbiórka w niedzielę, jak będziemy wiedział, gdzie dojedziemy jutro, czyli w sobotę. Nie ma wielkiego planu, poza tym nie mam żadnej trasy. Tak naprawdę nie wiem, gdzie będziemy nocować. Może ktoś będzie chciał nas ugościć, to jesteśmy chętni. Okolice myślę, że dojedziemy gdzieś Sanok, do Sanoka. Nie wiem, Sanok może trochę niżej, dalej, czyli tam do Soliny, nie wiem. Zobaczymy, spróbujemy dojechać w te okolice. Rzeszów może, za Rzeszów. No zobaczymy, jak będzie się to potaczać trasa. Mam nadzieję, że będę mógł wam rzucać z trasy jakieś informacje, gdzie jesteśmy aktualnie, żebyście mogli zobaczyć, gdzie mniej więcej jesteśmy. Może gdzieś przybić pionę po drodze. Natomiast nie ma za dużo czasu, bo dzień teraz jest krótki, czyli jak wyjeżdżamy, chcemy wyjechać w sobotę o 9, czyli jutro o 9 rano, no to mamy trasę na jakieś 7-8 godzin powiedzmy. A dzień trwa do godziny 17.30, 18.00 już się robi ciemno i zimno, więc tak naprawdę, no dokąd dojedziemy w tym czasie, to dojedziemy. Nie planuję jechać jakoś super szybko. Nie wiem, którędy będziemy jechać, ale myślę, że polecimy najpierw na Warszawę, później skręcimy trochę w stronę Lublina i polecimy dalej na Sanok, może? Nie wiem. Możecie podrzucać pomysły. Plan zaraz będzie, a będę chciał ten filmik rzucić wcześniej. No i co? I tyle. Jeśli chodzi o plan, taki trochę szalony, ale myślę, że to naprawdę będzie fajna przygoda. Generalnie problemem jest to, że jest zimno, a tak naprawdę to nic więcej się nie mamy. Nie mam grzanych manetek w femteczku, bo nie starczyło forsy, ale mamy ciepłą ubranka, kuferek trzeba założyć. Właśnie idziemy na górę przygotować ciuchy, zamontować kuferek. Na jedną noc dużo nam nie trzeba, bo i tak będziemy tylko jechać na motocyklu, więc zrobimy jeszcze tam te 1200 czy 1300 km. Na motocyklu, gdzie w Albanii zrobiliśmy 1500 przez cały wyjazd, czy tam 1600, także sporą trasę w planie. No i tyle, to chyba tak na szybko, więc jeszcze raz powtarzam, jutro, sobota, o 9 rano wyjeżdżamy z Olsztyna i lecimy, słuchajcie, na Bieszczady w stronę Sanoka, gdzieś tam będziemy chcieli znaleźć nocleg na żywo, a w niedzielę chciałbym pojeździć po Bieszczadach, zrobić chociaż małą rundkę, taką 40 czy tam, nie wiem, do 100 km i później wrócić jeszcze muszę z Martuś na bazę, więc jeśli będziecie chcieli w niedzielę przybić pionę z Fabiczkiem i przejechać się i z Martuś i przejechać się jakąś krótką trasę, to zapraszam serdecznie, oglądajcie, sprawdzajcie YouTube'a i sprawdzajcie
Fabik Moto fanpage na Facebooku, tam napiszę gdzie i o której, bo sam nie wiem gdzie wylądujemy w sobotę. Także do zobaczenia w Bieszczadach. Przegląd sprzętu. O, jest kuwerek. Coś tam jest z nim? W ogóle, wiecie jak się urodził pomysł na Bieszczady? Tak po prostu spać nie mogłem, Martuś też nie mogła i mówię, dawaj jedziemy jutro w Bieszczady. No dobra, to jedziemy. No. Także tak się urodził pomysł na Bieszczady, zupełnie na spontanie. No i co, co by tu ubrać, bo kurde zimno. Powiem wam, że jak będzie cały dzień tam 10 stopni, no to jakoś to zniesiemy. No. W każdym razie tak, ja jadę na pewno w kurtce Scotta, tej co mam na zimę nakłada, bo ma, ma lepszą tą. Ma lepszą ocieplinę i ma goreteksową membranę. Także na pewno jadę w tej kurtce. A jest cała kamizelka ocieplina, tylko muszę ją przymierzyć, bo trochę mi się przytyło ostatnio. Spodnie Helda wezmę, Martuś, membrankę tylko trzeba wpiąć. I tyle, no i co? Więcej chcieć. Nie? Przecież deszczówek nie trzeba brać. A, i buty biorę adwenturowe, bo one też mają membranę i w nich jest cieplej. Na tym. Jak chcesz, to ci ten, co myślisz, nie wiem, podłączasz tą kamizelkę elektryczną? Cwaniaku, ty jeden. No ale to możemy na zmianę ją nosić nawet, nie? Nie, tam ja to najbardziej się boję, że... W ręce i w te. Nie, no rękawiczki te są dobre, one nie przypuszczają powietrza. Ja biorę, ty na skuter śnieżny chyba. Tylko... No, palcie nie, mi przesadzaj, to. Lato mamy. Ja się najbardziej lato, boję, jesień że zmarznę przez buty. Przez buty? No to skarpetki z wełny no, wieloryba. Tak, trzeba buty XXL kupić. Nie wejdziesz? No dobra, szykujemy się, no. Co będzie, to będzie i na pewno jutro jedziemy. 9 rano start. Ogień, kopiem w gary i siu. Chyba, że będzie jeszcze lód na jezdni, no to dupa. Spoko, opony zimowe nałożymy.